Siema. Siemano. Z tej strony Kili, a dzisiaj nagrywamy recenzję tego oto Audi TT32 V6. Lecimy teraz na mainie, umyjemy furkę i chwilę o niej opowiem. Witam Was jeszcze raz. To jest właśnie moje TT, Audi TT32 V6. Wyjątkowy samochód, wyjątkowy ze względu właśnie na ten zarąbisty silnik, który w tej wersji, czyli w roczniku 2007-2008 i koniec 2006 roku, wychodził bardzo, bardzo rzadko. Silnik ten debiutował w starszej generacji, w pierwszej generacji, w 8N i w 8N zrobił on furorę. Dlatego 8J z tym silnikiem jest naprawdę bardzo rzadko spotykanym samochodem, zwłaszcza na rynku polskim i zwłaszcza w wersji z manualną skrzynią biegów, tak jak tutaj właśnie mamy. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z rynku szwajcarskiego. Został sprowadzony przeze mnie osobiście, kupiony od pierwszej właścicielki, co ciekawe. Ja szukałem, polowałem na 8N, ponieważ zawsze to było takie moje marzenie z dzieciństwa. O 8J w ogóle wcale nie marzyłem. Mam 8J i jestem po prostu przeszczęśliwy. Ja Wam pokażę za chwilkę przebitkę, że takie auto stoi u mnie na szafce, na półce, dokładnie w skali 1 do 18 model. Różni się kolorem, bo tamto jest granatowe. Moim zdaniem czarne prezentuje się jeszcze o niebo lepiej, zwłaszcza z tymi felgami. Jak możecie zauważyć, nie są to felgi konkretnie od tego modelu, to znaczy od 8J. Felgi są od tej nowszej TT-tki po lifcie, od 8S z 2015 roku. Są to 18-tki, ładne, wieloramienne, bardzo mi się podobały. Stwierdziłem, że będą super się prezentować. Dlaczego 18-tki, aniżeli nie 19-tki? Ponieważ na polskie drogi 18-tki są dużo lepsze, a ja, nie będę ukrywał, tego samochodu używałem na daily przez naprawdę długi okres. Troszeczkę musiałem teraz odpuścić, troszeczkę postawiłem go w garażu. Przyznam szczerze, że jest mi szkoda. Szkoda mi po prostu go męczyć, bo wiem, że to po prostu bardzo ładny i zadbany egzemplarz i naprawdę nie chcę go zniszczyć, nie chcę tego samochodu męczyć, nie chcę go już użytkować na daily. Po pierwsze dlatego, bo koszty eksploatacji tego samochodu, konkretnie benzyna, no są troszeczkę wyższe aniżeli takiego standardowego samochodu, na przykład w dieslu, bo to auto troszkę pali więcej ze względu właśnie na ten naprawdę mocny silnik, aczkolwiek no frajda z jazdy jest niesamowita. Po drugie, nie chcę tego auta użytkować, bo uważam, że ono będzie teraz naprawdę bardzo mocno zyskiwać na wartości. I jako, że 8N jest naprawdę teraz już pożądanym egzemplarzem, poszukiwanym egzemplarzem, zwłaszcza w tej wersji 3.2 VR6, to uważam, że 8J będzie tak samo bardzo mocno kiedyś poszukiwanym egzemplarzem, poszukiwanym samochodem. I po prostu jest to dodatek na Youngtimera, na klasyka, co myślę, że to już niebawem się stanie. Zwłaszcza, że teraz cała ta linia samochodów spalinowych odchodzi w zapomnienie i przychodzą do nas elektryki, więc na skutek tego takie samochody po prostu cały czas ich wartość wzrasta i po prostu no, są takim, że tak powiem, spełnieniem marzeń niektórych entuzjastów motoryzacji. Co mogę jeszcze o nim powiedzieć? Samochód ma teraz przejechane 225 tysięcy kilometrów. Jest w oryginale, jest to oryginalny lakier. Auto nigdzie nie było lakierowane, nigdy nie było nic naprawiane. Wszystko jest zachowane w stanie perfekcyjnym i oryginalnym. Samochód jest w 100% bezwypadkowy. Naturalnie znajdą się na nim jakieś delikatne odpryski tutaj lakieru, od kamyczków. No ale tak jak mówię, auto ma już przejechane 200 tysięcy, jest z 2007 roku, także swoje lata już ma. Aczkolwiek nadal uważam, że ten samochód prezentuje się świetnie. Jego linia jest ponadczasowa. Mi personalnie bardzo, ale to bardzo podoba się ten wysuwany spoiler. Ten spoiler wysuwać można manualnie za pomocą guziczka tam właśnie na konsoli w środku, ale także on się wysuwa automatycznie i chowa po przekroczeniu 120 km się wysuwa i jak zmniejszymy naszą prędkość do 80, to on się z powrotem schowa. Taki protip, po czym rozpoznać 3.2 w 8J, to właśnie po tych dwóch wydeszkach po obu stronach. Brzmią świetnie. Okej, było o wydeszkach, było troszeczkę o tym samochodzie, skąd jest. To teraz przejdźmy płynnie do silnika. I zobaczcie ten naprawdę, naprawdę całkiem spory silnik. Całkiem spory motor. I troszeczkę o tym silniku. Tak jak już wspominałem, silnik ten debiutował w TT-tce 8N, to VR6, czyli taka zmodyfikowana V-ka, sześciocylindrowa. Tak jak możecie tutaj zobaczyć, mamy 6 CV-czek. Powiem Wam, że ten silnik jest naprawdę czymś wspaniałym, moim zdaniem dziełem sztuki. To jak on brzmi, to jak ten silnik współgra z tym samochodem, jak ten samochód przyspiesza dzięki niemu, jest czymś niesamowitym.
ten silnik również był w A3-eczkach, gdzie również był bardzo chętnie kupowany. On nadaje się do gazu. Ja wprawdzie nie jestem typem osoby, która lubi gaz i go potrzebuje w samochodzie. U mnie go tutaj po prostu nie znajdziecie, ale jak najbardziej ten samochód nadaje się do gazu ze względu na to, że mamy tutaj pośredni wtrysk MPI, także jest to po prostu troszeczkę starsza jednostka, aniżeli te nowsze teraz te FSI, ale zdecydowanie mniej awaryjna. Silnik ten ma około 250 koni mechanicznych mocy. W połączeniu z napędem na 4 koła naprawdę ten samochód bardzo szybko przyspiesza. Jak na dzisiejsze realia, to 250 koni mechanicznych wcale nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia na osobach zaznajomionych po prostu z tematem samochodów, z tematem samochodów sportowych. W 2006 roku, w 2003, jak ten silnik debiutował, to było coś niesamowitego. Przejdźmy teraz szybko do eksploatacji tego samochodu, tego silnika. Jakie on ma wady? Co tutaj się dzieje? Szczerze, mi nie zdarzyło się absolutnie nic. Przez 3 lata użytkowania nie robiłem w silniku nic. Wiem, że ludzie na grupkach facebookowych boją się tego silnika ze względu na rozrząd, który po prostu raz kiedyś w życiu pewnie będziesz musiał wymienić, ale nie są to straszliwe koszty. To jest po prostu część eksploatacyjna, którą kiedyś w życiu będziecie musieli wymienić w tym samochodzie. U mnie przy 220 tysiącach był ten rozrząd sprawdzany. Absolutnie nic się nie dzieje, jest wszystko to jak być powinno. Słyszałem, że to jest jakby jedyna rzecz, na którą ludzie zwracają uwagę przy zakupie tego samochodu. W sensie po prostu zwracają uwagę na ten rozrząd, co moim zdaniem jest zabawną sprawą, bo w każdym samochodzie trzeba rozrząd wymienić. Tak jak mówię, jest to część eksploatacyjna, więc po prostu kiedyś przyjdzie Wam wymienić ten rozrząd, to go po prostu wymienicie. Wnętrze w tym samochodzie. Jak widzicie, nie jest to wersja S-Line. Nie mamy tutaj kierownicy ze znaczkiem S-Line, aczkolwiek takie wersje występowały i one są praktycznie bardzo rzadko dostępne i wersji S-Line praktycznie wcale nie można kupić, aczkolwiek się zdarzają, bo wiem, że Jagodowy ma teraz taką TT-tkę 3.2 w S-Line, w automacie. Pozdrawiam serdecznie. Troszeczkę o wnętrzu w tym samochodzie. Fotele w tym aucie są żywcem wyjęte z R8. Tak samo kierownica, tak samo cały ten tutaj kokpit, tak samo te przyciski tutaj od klimatyzacji. To wszystko jest wyjęte z R8, dlatego to auto jest po prostu określane mianem takiego Baby R8. No i powiem Wam szczerze, że ja jak pierwszy raz wsiadłem sobie w te fotele, no to stwierdziłem, że to faktycznie coś musi być z tą R8, bo one bardzo mocno trzymają, są fajne, takie kubełkowe. Wiem, że jeszcze były takie fotele Motorsporty, to w takich po prostu wyższych wersjach topowych, nawet nie wiem, czy w 3.2 VR6 można było takie Motorsporty dostać. Te R8 są świetne, bardzo dobrze trzymają i po prostu całość tutaj, no... Wsiadacie i czujecie się w samochodzie premium po prostu. Te przyciski tutaj to również jest wyjęte z R8. Tu jest miejsce na jeden przycisk i ten przycisk tutaj, który powinien być w tym miejscu, jest do regulacji zawieszenia. Moje TT nie jest wyposażone w aktywne zawieszenie Magnetic Ride. Zmienia się charakterystyka samochodu po wciśnięciu tego guziczka. Samochodzik się utwardza, jeszcze lepiej się po prostu prowadzi. U mnie tego nie ma i ja na to nie narzekam, bo to auto tak samo dobrze się moim zdaniem prowadzi. Są jakieś takie delikatne różnice. Jak widzicie, kierownica jest fajna, trójramienna, ścięta u dołu. Bardzo fajnie to wygląda. Co więcej, auto jest wyposażone w tempomat, który naprawdę się przydaje, także nie jest to taka typowo bieda wersja, bo mamy właśnie tempomacik, zwane fotele. Mamy także Bose Audio, który gra super. Powiem Wam szczerze, że ten samochód jako całość moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajnym i dobrym autkiem, troszeczkę ciekawszym samochodem dla młodej osoby. Ja wiem, że bardzo dużo osób nabija się z TT-tek i twierdzi, że są to brzydkie samochody. No wydaje mi się, że 8J w porównaniu do 8N to jest naprawdę duży przeskok. Dużo większy jest ten samochód, dużo ma ładniejszą linię. W środku jest również dużo, dużo większy. Jak widzicie, z przodu mamy tutaj światła ksenonowe oraz halogeny. Wpisują się naprawdę bardzo świetnie. Jest to Big Xenon. Przejdźmy sobie do tyłu, pokażę Wam, jak duży jest bagażnik. Tutaj ciekawe miejsce do otwierania bagażnika. Na początku nie wiedziałem po prostu, gdzie się go otwiera, a tutaj się go otwiera. Jest tak schowany i tak samo tam się otwiera w lew, więc jak podjechałem pierwszy raz na stację, to nie wiedziałem, co ja mam zrobić. Biedny. Włożymy sobie tutaj do bagażnika. Jak widzicie, mieści się ośmiornica, statyw Hama, którego aktualnie nie używam.
ale jest całkiem okej. Okay. Sporo tego miejsca. Mogę powiedzieć, skąd ośmiorniczka. Po prostu tym samochodem byłem w Chorwacji 2 lata temu. Zapakowałem się tutaj razem ze swoją dziewczyną i pojechaliśmy tetetką na Chorwację. Spisała się świetnie. Nawet nie paliła tak dużo, bo spaliła około 9 litrów na 100 km. Taka załadowana na autostradzie przy prędkości 130 km na godzinę. I to jak już wspomniałem o spalaniu, to mogę Wam powiedzieć właśnie tak w tajemnicy, ile ten samochód pali. Przy mojej jeździe, czyli raczej takiej ekonomicznej, chociaż od czasu do czasu wiadomo, każdy lubi sobie przycisnąć, bo ten silniczek bardzo ładnie pracuje i bardzo dobrze brzmi. Autko mi pali około 9 litrów w cyklu mieszanym, 9,2. Wiadomo, jeśli tym samochodem pojedziecie, nie wiem, troszeczkę szybciej, no to on spali więcej, naturalna sprawa. Spali nawet pewnie z 15 litrów paliwa. W mieście, ja w mieście po prostu raczej mało jeżdżę, pewnie okolice 12 litrów w jeździe po mieście, po takiej Warszawce pewnie spali. Ja tak się trochę gubię tutaj w tematach i rozmawialiśmy troszeczkę, zacząłem o napędzie. No to mamy tutaj napęd 4x4, ale nie klasyczny Torsen, tak jak było to w A4-kach chociażby. Mamy tutaj Haldex, czyli ten dołączany tył. Może nie jest taki prawdziwy jak Quattro, jak powinno być, ale dobrze, że jest i zimą to czuć. No ten Haldex się dołącza i wiadomo, można tam sobie pokręcić troszeczkę po parkingu. Tak jak mi tutaj kamerzysta podpowiada, w 8N czujecie się jak w gokarcie, zamknięci w taką metalową puszkę. Tutaj no jest tej przestrzeni więcej, nie czujecie się już jak w gokarcie, ale czujecie się jak w aucie sportowym, tylko naprawdę takiej wyższej klasy. Także teraz zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście po prostu zobaczyli, jak się tym samochodem jeździ. Będzie tutaj chwileczkę takich przebitek, jak ten samochód śmiga. Serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału YouTube Killy Rider. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jeśli chciałbyś więcej testów z samochodami, to zostaw proszę lajka, zostaw komentarz, żeby być na bieżąco, to także kliknij dzwoneczek. Trzymajcie się i do zobaczenia. Siema!